Żyjemy w tak wspaniałym kraju, że na każdym kroku musimy tak naprawdę udowadniać swoją niewinność, no i ewentualnie to, że nie jesteśmy wielbłądami. Ale, drodzy Państwo, jeżeli zdarza się Wam co jakiś czas kupić jakąś rzecz na Oeliksie, na Allegro czy na jakichś innych portalach, to tak naprawdę ten odcinek jest dla Was. Okazuje się, drodzy Państwo, że to, co w pewnym momencie było dla nas niesamowitą okazją, może stać się nagle powodem, że zostaniemy skazani przez sąd karny. I nie ukrywam, że co innego kupić coś, co zajumał komornik na licytacji komorniczej, a co innego kupić na aukcji właśnie na Allegro czy na Oeliksie i wpaść w pułapkę, bo tak, nazwijmy to po imieniu. To jest pułapka, bo policja zamiast poszukiwać sprawcy, który coś ukradł, wyrobi sobie statystykę, oskarżając nas o nieumyślne paserstwo. Witam serdecznie. Kupiłeś tanio na Allegro, możesz trafić do więzienia. I paserstwo nieumyślne sprowadza się praktycznie do tego, że dochodzi do nabycia jakiejś określonej rzeczy, o której na podstawie różnych okoliczności kupujący powinien i może przypuszczać, że została ta rzecz uzyskana za pomocą czynu zabronionego. To wynika z artykułu 292 paragraf 1 kodeksu karnego. No tak było. Nie zmyślam. Gdyby więc kupione przedmioty były właśnie tego pochodzenia nielegalnego, czyli zostały wcześniej skradzione, przemycone, podrobione, wówczas należy rozważyć, czy właśnie z tych okoliczności to my jako kupujący mogliśmy i powinniśmy domyślać się, że produkty są nielegalne. I o co chodzi? Powiem wam to mniej więcej tak, jak to mówią policjanci, prokuratorzy, sędziowie. Niewątpliwie o legalności towaru przesądza w dużej mierze cena. Jeżeli mieści się ona w rynkowych widełkach, wówczas nie wzbudza to wątpliwości. Jednak jako podejrzane, czy te elementy, które powinny się nam wydać podejrzane, to powinniśmy potraktować te oferty, w których cena za towar o tej samej jakości sprzedawany w tych samych okolicznościach jest zdecydowanie niższa. Na przykład o 50% bez jakiejkolwiek rozsądnej przyczyny. Oczywiście nikt nie zabrania kupić takiego produktu, a jedynie nakazuje upewnić się, czy dany produkt jest legalny. I drodzy Państwo, taki bełkot, bo tak to trzeba nazwać, sprowadza się do jednego elementu. Gdyby przyjąć tę tezę za prawdziwą, to oznaczałoby, że jeżeli jest wyprzedaż w sklepie, to co, nagle ktoś ukradł towar? Czysta paranoja. Czysta paranoja również dlatego, że jeżeli sprzedaje jakąś rzecz używaną, to logiczne, że ją chce sprzedać i to jak najszybciej. W takim wypadku, a może po prostu szkoda gadać, jeżeli chodzi o ten element, po prostu bądźcie ostrożni, bo sam kiedyś już kilka takich spraw, że tak powiem, człowiek musiał w tym uczestniczyć. Co prawda nie jako oskarżony, chwała Bogu, ale to tak naprawdę pokazuje bezmyślność działania organów państwa. I to, że paserstwo nieumyślne może stanowić albo przestępstwo, albo wykroczenie, to w tym generalnie możemy pamiętać jedno, że wykroczenie jest do 500 zł, powyżej to już mówimy o przestępstwie. Czyli skupiamy się na przestępstwie. I nie jest to temat teoretyczny, ponieważ w swoich statystykach policja chwali się osiągnięciami w tym zakresie. Czyli zamiast złapać złodziei, prościej skazać ofiarę, która została oszukana, bo zakupiony towar tak naprawdę zostanie zabrany. Ale statystyka policji będzie jak najbardziej okej. Czyli generalnie, jeżeli nie jesteśmy w stanie znaleźć prawdziwych przestępców, to skupiamy się na kierowcach, którzy są zbrodniarzami, bo przekroczyli prędkość o 10 km na godzinę. Dodatkowo, drodzy Państwo, jest sytuacja tego typu, że jeżeli chodzi o paserstwo nieumyślne, czyli ten artykuł 292, to w tych statystykach policyjnych możemy znaleźć taką rzecz. Liczba postępowań wszczętych w 2020 roku 472, a liczba przestępstw stwierdzonych 595. 2019, 18, 17 te liczby były, że tak powiem, podobne. 2000 na przykład 15 to jest liczba postępowań wszczętych. 986, a liczba stwierdzonych przestępstw
1688. I tak byśmy mogli przelecieć przez te statystyki, chyba jedyne co się policji udaje ostatnio. W każdym razie, za paserstwo nieumyślnego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. I dotyczy to naprawdę różnych sytuacji. Między innymi mamy sytuacje takie, że ktoś sprzedaje sprzedaje numizmaty, monety, sprzedaje dzieła sztuki. Pojawiają się tego typu problemy, gdzie policja chyba nie ma pojęcia, co w tym wypadku robi. I może się na przykład okazać, że ktoś nabył przedmiot w 2006 roku, czy też jakiś obraz. Nagle mamy 2018, policja przychodzi go zabrać, prawda? No, piękny obraz nędzy i rozpaczy. Ale skoro dzisiaj skupiamy się na tym, co będzie nas czekało przed świętami czy Mikołajkami, to, drodzy Państwo, tak naprawdę dosyć ciekawie to wygląda na Allegro. Wystarczy wejść w społeczność Allegrowiczów, poczytać wpisy, aby pojawił się Wam przed oczami ponury obraz polskiej rzeczywistości. I na przykład pisze jeden z forumowiczów: konto na Allegro mam od blisko 20 lat, kupiłem tu setki, a może już tysiące przedmiotów. W lutym 2019 roku kupiłem laptopa na aukcji, to był HP 850. Jeżeli kogoś temat interesuje, to sobie oczywiście znajdzie w archiwum Allegro. I pan pisze dalej: niestety dzisiaj, 19 października 2021 roku, policja po przedstawieniu postanowienia prokuratora zażądała wydania laptopa, gdyż, jak piszą, pochodził z kradzieży na szkodę firmy. Nic nie wzbudzało moich wątpliwości przy zakupie, tym bardziej, że kupowałem oficjalnie przez Allegro na aukcji. Laptopa mało co używałem, był w stanie idealnym. No, matryca, bateria bez oznak zużycia, dlatego też strata dla mnie jest bardzo dotkliwa. Czyli tak jak z samochodem, no igła wypieszczona, prawda, Niemiec płakał jak sprzedawał. Jeżeli sprzedawał, to okej, a jeżeli po prostu sprzedającemu wydawało się, że go kupił, a tak naprawdę ten pojazd był nabyty w wyniku przestępstwa, to ten sam problem ma nabywca tak naprawdę. Czyli to, że Allegro na przykład zwróci lub nie zwróci cenę zakupu, to jeszcze jest ok. Większym problemem tak naprawdę jest kwestia, która jest związana tak naprawdę z tym, że policja bardzo chętnie nas oskarży o nieumyślne paserstwo, bo tak naprawdę ma nas na tacy. I tu jest problem. Po co szukać złodzieja, czy osobę, która to sprzedała, którą pewnie trudniej jest namierzyć, skoro tak naprawdę można dowalić po raz kolejny ofiarze, prawda? I temat jest, drodzy Państwo, bardzo szeroko opisywany na Allegro. Zresztą jeden z Allegrowiczów również pisze: być może włożę kij w mrowisko, ale od dosyć dawna obserwuję plagę ofert sprzedaży laptopów kupionych pierwotnie na raty u operatorów GSM. Regulamin sprzedaży ratalnej wszystkich operatorów zabrania sprzedaży dalej sprzętu nabytego na raty. Na fakturze poza tym widnieje taka adnotacja, iż operator zastrzega sobie prawo własności do czasu spłaty ostatniej raty i nie można w tym przedmiotem swobodnie dysponować. Podstawą jest artykuł 589 Kodeksu Cywilnego. I efekt jest jeden. Drodzy Państwo, my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie określić, jak wygląda temat związany z tym, czy dany przedmiot jest w posiadaniu sprzedawcy legalnie, czy też nie. Jeżeli na to nałożymy sytuację, w której jedynym elementem, jedynym wyznacznikiem jest to, że ktoś patrzy się, bo kupiliśmy tanio, to jesteśmy przestępcami, to znaczy się, że w tym kraju naprawdę jest coś nie tak. I chodzi również o to, że zarzuty wobec Allegro, że nie reaguje. No ale jak ma zareagować? Tak naprawdę jak ma zareagować kupujący? A jedyny element, który powinien działać, to na tej podstawie, że dochodzi do sytuacji, oczywiście skoro nabyliśmy przedmiot pochodzący z kradzieży, to myśmy go tak naprawdę nie nabyli. Musimy go oddać. To, że platforma sprzedażowa w jakimś zakresie stara się naprawiać szkody, to jest jedna sprawa. Ale o wiele bardziej tragicznym i ponurym jest obraz tego,
że wymiar sprawiedliwości tak naprawdę ściga również ofiary przestępstwa, bo tak jest prościej, tak jest wygodniej. I efekt może być jeden. Bardzo ciekawie na ten temat odpowiedziała moderatorka z Allegro. Możemy weryfikować oferty wyłącznie w obrębie Allegro. Za legalność swojego towaru odpowiadają sprzedający. Muszą oni przestrzegać poniższej zasady. Treść oferty powinna być rzetelna, kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników. I powiedzmy sobie otwarcie. Na tej samej zasadzie jak my, jako kupujący, tak samo i Allegro. Nie jest w stanie zweryfikować tego, kto sprzedaje i czy sprzedając... czy ten towar sprzedawany rzeczywiście nie pochodzi z nielegalnego źródła. Natomiast karanie za to konsumenta na gruncie ustaw karnych jest po prostu skrajnym debilizmem i nazwijmy to po imieniu. Bo to, że Allegro, jeżeli ma podstawy do usunięcia oferty, to wcześniej czy później ją usuwa, to jest jedna rzecz. Ale o wiele poważniejszym jest sprawa, gdzie sami powinniśmy zastanowić się, jaka jest różnica pomiędzy na przykład paserstwem nieumyślnym, paserstwem umyślnym. I prawda jest taka, że w przypadku umyślnego sprawca doskonale wie, że rzecz pochodzi z przestępstwa i świadomie podejmuje swoje działania. W przypadku paserstwa nieumyślnego to okoliczności sprawy wskazują, że mamy do czynienia z rzeczą pochodzącą z przestępstwa, ale sprawca takiej pewności nie ma. I prosty przykład. Zakup telefonu komórkowego po bardzo okazyjnej cenie od sprzedawcy, który sprzedaje swój towar spod płaszcza na bazarku na przykład. Nie dysponuje pudełkiem, dokumentami, czyli tu byśmy mieli sprawę jasną. Wiadomo, że coś nie gra, ale na przykład na platformie internetowej nie jesteśmy w stanie określić, nie mamy takich informacji. Druga sytuacja. Możemy na przykład swojemu znajomemu udostępnić garaż, w którym on chce przechowywać jakąś ilość różnych materiałów budowlanych. Ale jeżeli my jako udostępniający wiemy na przykład z lokalnych wiadomości o licznych kradzieżach takich materiałów z pobliskich budów, to nam się postawi zarzut nieumyślnego paserstwa tylko dlatego, że policji się nie chciało ruszyć dupy, znaleźć sprawcy, a ja przecież nie muszę tak jak urząd skarbowy traktować wszystkich swoich znajomych jak potencjalnych złodziei, prawda? I stąd temat paserstwa nieumyślnego z całą pewnością powinien w jakimś zakresie być zmieniony, albo zmienione powinno być, powiedzmy, stosowanie tego prawa. Bo sytuacja, w której robi się nieumyślnych paserów ze zwykłych konsumentów, to jest po prostu jakaś kpina sprawa. I to, że na przykład nie popełni przestępstwa paserstwa nieumyślnego osoba, która kupuje rzecz pochodzącą z przestępstwa, jeżeli z okoliczności sprawy nie ma szans na to, żeby ta osoba mogła w ogóle przypuszczać, że źródło tej pochodzenia tej rzeczy jest nielegalne, to jest pewien truizm. Aczkolwiek przypuszczam, że może być sytuacja, w której jednak mimo wszystko masę osób dobrowolnie poddaje się karze po to, aby mieć święty spokój i jak najszybciej wyrwać się ze szponów wymiaru sprawiedliwości, który w tym wypadku zamiast skupić się na łapaniu przestępców, robi z przestępców ze zwykłych konsumentów. I to tym optymistycznym akcentem serdecznie Państwa pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia w piątek.